In a world flooded with cash, where central banks are printing like there's no tomorrow, you need a hedge against inflation. Gold and silver, they never lost their value throughout history. EuropaBullion.com is rated the best precious metals dealer in Europe, offering you precious metals at low premiums, with insured international shipping, and an option to ship up to 5 orders for a single fee to your door. EuropaBullion.com, the real money shop. Czas, w którym w Stanach Zjednoczonych panują realne ujemne stopy procentowe, uznaje się za okres, w którym złoto zwykle zachowuje się bardzo dobrze. Patrząc na ostatnie ponad 50 lat, czyli okres, w którym złoto nie było już podstawą systemu finansowego, widać, że pierwszy wyraźny wzrost na złocie pojawił się jeszcze na przełomie lat 1974-1975, gdy realne stopy spadły do wartości minus 5%. Jeszcze większy wzrost ceny odnotowano na przełomie lat 70. i 80. XX wieku i było to związane ze spadkiem realnych stóp poniżej poziomu aż minus 6%. Prawie całe lata 80. i 90. XX wieku nie były dobrym czasem dla inwestorów w królewski metal, bo jego kurs poruszał się w trendzie bocznym i było to spowodowane realnymi stopami, które były wtedy wyższe od zera. Spadły one poniżej tej wartości dopiero na początku XXI wieku i to zaowocowało potężnymi wzrostami ceny złota z niespełna 300 dolarów za uncję do ponad 1800 dolarów w 2011 roku. Potem znów realne stopy ruszyły do góry, a to pociągnęło za sobą spadek cen złota. Obecny czas jest bardzo nietypowy. Jeszcze w 2020 roku inflacja w USA wydawała się być trzymana na wodzy, bo nie przekraczała wtedy 2%. Fed twierdził wtedy, że nie ma powodów, żeby podwyższać stopy procentowe i trzymał je na niskim poziomie 0,25%. Z początkiem 2021 roku inflacja zaczęła się rozpędzać, w ostatnim kwartale tamtego roku przekroczyła 5%, a w marcu 2022 roku zaczęła przekraczać 8%, natomiast w czerwcu nawet 9%. To wreszcie zmusiło Fed do reakcji. Pierwsza podwyżka stóp pojawiła się w marcu i była dość nieśmiała, bo wynosiła tylko 25 punktów bazowych. Potem poszło jednak znacznie szybciej i po ostatniej listopadowej podwyżce jesteśmy na poziomie 4%. Warto tutaj nadmienić, że to najszybsze tempo podnoszenia stóp od lat 80. XX wieku. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet po tych ekspresowych podwyżkach realne stopy nadal są ujemne. Przecież inflacja wynosi obecnie około 8%, a więc realne stopy wynoszą minus 4%, a jeszcze w pierwszej połowie roku były w okolicach minus 8%. Ostatni raz na podobnie niskim poziomie realne stopy były na początku lat 80. XX wieku, a skończyło się to wzrostem ceny złota z poniżej 200 dolarów do ponad 600 dolarów za uncję. Co stało się tym razem? Jeszcze w 2020 roku wszystko toczyło się według tradycyjnego scenariusza. W maju tamtego roku realne stopy były lekko dodatnie, ale miesiąc później stały się ujemne i zaczęły szybko spadać. Efekt był bezpośrednio widoczny w cenie królewskiego metalu. Uncja podrożała wtedy od 1700 do ponad 2000 dolarów, osiągając historyczne maksimum na początku sierpnia 2020 roku. Przez kilka następnych miesięcy realne stopy nie zmieniały się istotnie, trzymając się poziomu około minus 1%, a cena złota zaczęła spadać. Co ciekawe, spadała dalej pomimo tego, że realne stopy się zmniejszały. W marcu 2021 roku złoto wróciło do poziomu 1700 dolarów za uncję, choć realne stopy zaczęły wtedy szybko zmniejszać swoją wartość. Najpierw do okolic minus 5% w wakacje 2021 roku, a następnie do okolic minus 8% w marcu 2022 roku. Złoto weszło wtedy w trend boczny, przerwany wybuchem wojny na Ukrainie. Wtedy znów widzieliśmy szybkie wzrosty. Tym razem spowodowane nie ekonomią, ale geopolityką. Gdy rynki uznały, że szanse na przelanie się konfliktu poza granice naszego wschodniego sąsiada są małe, złoto w 4 miesiące powróciło do okolic 1700 dolarów, a momentami schodziło nawet poniżej poziomu 1650 dolarów za uncję. Oczywiście szybki wzrost stóp procentowych zaaplikowany przez Fed zwiększył realne stopy z minus 8% w marcu do okolic minus 4% obecnie, ale przecież wciąż są one mocno ujemne. Co więcej, analiza ostatnich okresów zacieśniania polityki pieniężnej w USA pokazywała korelację, że pół roku po rozpoczęciu podwyżek złoto daje zarobić ponad 10%, a rok po tym rozpoczęciu ponad 7%.
Przypomnijmy, że pierwsza podwyżka w obecnym cyklu miała miejsce w połowie marca 2022 roku, kiedy złoto kosztowało w okolicach 1950 dolarów za uncję. Gdyby scenariusz z poprzednich cyklów podwyżek się powtórzył, w połowie września 2022 roku powinniśmy widzieć poziomy 2200 dolarów, a w marcu 2023 roku okolice 2100 dolarów. Jesteśmy jednak bardzo daleko od nich. Problem jest jeden. Obecny cykl jest nietypowy, bo cena złota na jego początku została zakłócona wybuchem wojny. Tyle, że to zbyt dużo nie zmienia. Na początku lutego 2022 roku, kiedy wojny jeszcze nie było, złoto kosztowało 1800 dolarów i jeśli ten poziom weźmiemy jako bazę, we wrześniu powinniśmy widzieć wartości trochę ponad 2000 dolarów, a widzieliśmy nawet 300 dolarów niższe. Ewidentnie historia się nie powtarza i obecny cykl nie tylko wyróżnia się ekspresowym tempem podwyżek stóp, ale także złamaniem korelacji owych podwyżek z zachowaniem cen złota. Co może się dziać w najbliższych miesiącach? Sygnały dla rynku złota są różne i prognozowanie jak zawsze nie jest łatwe. Złote fundusze ETF od maja pozbywają się złota. W lipcu sprzedały nawet ponad 80 ton, a we wrześniu ponad 95 ton. W październiku ich zapasy uszczupliły się o kolejne 59 ton. W sumie w okresie maj-październik 2022 roku ETF-y sprzedały 368 ton. Większe wyprzedaże ETF-y pokazywały ostatnio w 2013 roku, po których cena złota spadła do 1200 dolarów za uncję i weszła w trend boczny na następne 5 lat. Jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, obecnie czekałby nas kilkuletni trend boczny na wartości w okolicach 1700 dolarów za uncję. Kolejna sprawa to amerykańskie wybory śródterminowe, które w tym roku odbyły się w dniu 8 listopada. W momencie, gdy powstaje scenariusz tego filmu, nie znam jeszcze ich wyników, ale to nie przeszkadza nam sprawdzić, jak złoto zachowywało się w miesiącach następujących tuż po nich. I tutaj też nie ma zbyt dobrych wiadomości. W ostatnich trzech takich przypadkach, 6 miesięcy po wyborach, cena złota była taka sama jak w ich trakcie, albo niższa. W latach 1982-2006 trend był odwrotny. Złoto po wyborach drożało. Z kolei w latach 70. XX wieku mocno taniało. Można powiedzieć, że na dwoje babka wróżyła, choć zła wiadomość jest taka, że złoto po wyborach śródterminowych taniało prawie zawsze, gdy realne stopy procentowe były ujemne, a rosło, gdy owe stopy były bliskie zera lub dodatnie. Teraz też stopy są ujemne i pewnie nie staną się dodatnie albo nawet bliskie zera w ciągu najbliższego roku, a to sugeruje, że za pół roku złoto będzie tańsze niż obecnie. Niezbyt optymistycznie wyglądają też pozycje long dużych graczy na giełdzie COMEX. Spadki owych pozycji rozpoczęły się w marcu 2022 roku i trudno tutaj nie znaleźć korelacji z rozpoczętym wtedy cyklem podwyżek stóp w USA. Kapitał, wiedząc, że ten cykl wreszcie się rozpoczął i raczej nie skończy się szybko, zaczął uciekać do amerykańskich obligacji. Teraz dla odmiany kilka dobrych wieści dla miłośników inwestowania w złoto. Choć dobre są one tylko dla tych, którzy mają już spory zapas tego metalu, a niekoniecznie dla tych, którzy chcą go dopiero zakupić. Jeśli chodzi o pozycję long na COMEX-ie, ostatni raz tak niskie wartości widzieliśmy w okresie maj 2018-maj 2019 i wiązało się to z dołkiem ceny złota na poziomie 1200 dolarów za uncję. Od czerwca 2019 roku pozycje long zaczęły szybko rosnąć, a wraz z nimi cena złota, która ponad rok później przekroczyła 2000 dolarów. Nikt nam nie zagwarantuje, że teraz scenariusz się powtórzy, ale wydaje się, że potencjał do dalszych spadków ceny złota jest mały i teraz otwartym pozostaje pytanie, jak długo będziemy trzymać się obecnych poziomów. Jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, to przed nami jeszcze kilka miesięcy spokoju. Jeszcze więcej optymizmu pojawia się, gdy zaczniemy analizować to, co dzieje się w przypadku banków centralnych. One zdają się wykorzystywać ostatnie spadki ceny złota i wręcz rzuciły się na zakupy. W samym trzecim kwartale 2022 roku zakupiły one prawie 400 ton królewskiego metalu. To najlepszy kwartał w całym XXI wieku, a być może nawet w ostatnim 50-leciu. Ostatni 21-wieczny rekord należał do trzeciego kwartału 2018 roku, kiedy to zakupy wynosiły 241 ton. Miniony kwartał prawie podwoił ten wynik. Co więcej, w całym 2022 roku, który przecież jeszcze się nie skończył, banki centralne zakupiły 673 tony. To najlepszy wynik od 1967 roku, a więc od ponad 50 lat. Czasy, kiedy banki centralne pozbywały się złota, skończyły się wraz z kryzysem w 2008 roku i od tego momentu znów akumulują ten metal. Naprawdę duże zakupy zaczęły się w latach 2018-2019, kiedy to kupowano około 600 ton rocznie. Wybuch pandemii powstrzymał wzrosty zakupów i w 2020 oraz 2021 roku było spokojnie, ale obecnie banki rzuciły się do nadrabiania zaległości.
Warto dodać, że wyniki, które są tutaj prezentowane, to wyniki oficjalne. Nieraz w przeszłości okazywało się, że niektóre kraje dokonywały zakupów w tajemnicy i dopiero po kilku latach przyznawały się do powiększania swoich zasobów. Z tego typu zachowań doskonale były znane Chiny, a one od 2019 roku nie raportowały żadnych istotnych zakupów. Czyżby cisza przed burzą? Warto dodać, że na spore zakupy wybrał się Narodowy Bank Polski, który w latach 2018-2019 zwiększył nasze krajowe rezerwy o ponad 125 ton. W efekcie na koniec 2021 roku zasób złota NBP wyniósł prawie 232 tony. Pod względem wielkości rezerw złota NBP zajmuje 23 miejsce pośród banków centralnych na świecie i 11 wśród europejskich. Znacząco wzrósł również udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych NBP z 3,3% w 2000 roku do ponad 8% na koniec 2021 roku. Co więcej, prezes Adam Glapiński niespełna rok temu zapowiedział, że jeszcze w roku 2022 zamierza dokonać kolejnych zakupów na poziomie znów około 100 ton. Na razie nie wywiązał się z tej obietnicy, ale rok się przecież jeszcze nie skończył. Nie jest więc wykluczone, że także nasz NBP dołączy do szaleństwa zakupowego, które zafundowały nam banki centralne w ostatnich miesiącach. To, co jest istotne, to timing dużych zakupów dokonywanych przez banki centralne. Tam siedzą przecież ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę z przyszłych poczynań wielkich tego świata i wiedzą, kiedy wybrać się na zakupy. Jak już wspomniałem, ostatnie bardzo intensywne zakupy miały miejsce w latach 2018-2019. Warto jednak spojrzeć, jak to wyglądało kwartalnie. W pierwszym kwartale 2018 roku jeszcze było dość spokojnie, bo zakupiono niespełna 85 ton. W drugim było wyraźnie lepiej, bo ponad 152 tony. Prawdziwe szaleństwo rozpoczęło się potem, bo w trzecim kwartale 2018 roku zakupy wyniosły ponad 240 ton, a w ostatnim 178 ton. Równie dobrze rozpoczął się rok 2019. W pierwszym kwartale zakupiono 146 ton, a w drugim prawie 228 ton. W drugiej połowie 2019 roku zakupy trochę spowolniły. Gdy jednak połączymy zakupy z drugiej połowy roku 2018 i pierwszej połowy 2019, sumaryczny wynik sięgnie prawie 793 ton. To niebotyczny poziom, który nie miał miejsca we współczesnej historii. A co się działo z ceną złota w tym okresie? Otóż szorowała po lokalnym dnie, spadając niejednokrotnie poniżej $1200 za uncję. Co się stało po tych zakupach? Cena złota poszybowała do ponad $2000 za uncję. Bankierzy centralni doskonale więc wiedzą, kiedy wybrać się na duże zakupy, żeby kupić tanio, a potem robić tylko niewielkie korekty, gdy cena mocno wzrośnie. Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że jesteśmy obecnie w czasie kolejnej dużej kumulacji zakupów. Banki wiedzą, że teraz można kupić tanio, a za chwilę może być znacznie drożej. Z tej perspektywy patrząc, ceny złota w przyszłym roku mogą wyglądać bardzo obiecująco. Oczywiście to wszystko tylko i wyłącznie moje luźne dywagacje. Jak widzicie, są argumenty zarówno za tym, że cena złota będzie jeszcze miesiącami albo nawet latami czołgać się w męczącym trendzie bocznym, ale jednocześnie są nie mniej solidne argumenty za tym, że obecne dołki na poziomie $1650-1700 za uncję to doskonały czas, żeby uzupełnić swój portfel o metale szlachetne. Nikt wam nie da jednak recepty na sukces, a już na pewno nie taki amator jak ja. Sami musicie podejmować swoje decyzje, bo sami będziecie ponosić ich konsekwencje. Dziękuję wam za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że materiał przypadł wam do gustu. Do następnego razu. In a world flooded with cash, where central banks are printing like there's no tomorrow, you need a hedge against inflation. Gold and silver, they never lost their value throughout history. EuropaBullion.com is rated the best precious metals dealer in Europe, offering you precious metals at low premiums, with insured international shipping, and an option to ship up to 5 orders for a single fee to your door. EuropaBullion.com, the real money shop.